Kolejny punkt to są uchwały już budżetowe, czyli poza finanse. Są finanse, to jest pani skarbnik obecna na sesji. Witamy panią Irenę dzisiejszej sesji. Pani była wczoraj, były informacje udzielone na komisji budżetu. Państwo mają część opisową, poproszę tylko o wyjaśnienie dotyczące tych nowych elementów, które się pojawiły. Bez tego, co państwo na tym mieli przygotowane już w projekcie uchwały budżetowej. Proszę? Tak, dokładnie tak. Zmian w paragrafie drugim, no tutaj to nie, nieszczęśliwie została szkółka nie wypowy. Tam jest zmniejszenie o 1 597 560 zł. Dochodach nic się nie zmieniło. W wydatkach w tabeli numer 2 na stronie pierwszej wykreślono zmiany w rozdziale 801.01. Przesunięcie kwoty 10 tysięcy z paragrafu 42-40 do paragrafu 40-20. To jest na wniosek szkoły podstawowej złożony w piątek. I potem na stronie trzeciej jest gdzie w rozdziale 903, cały czas tabela numer 2, mamy zmniejszenie o 40 tysięcy. Zamiast 40 będzie zmniejszenie o 44 296 zł. Te 4596 zł dotyczy wniosku Funduszu Sołeckiego na winy bankowe, gdyż sołectwo rezygnuje z finansowania utrzymania letniego, zimowego utrzymania dróg, to było letnie utrzymanie w 903 i kwotę 4296 zł przeznacza na zakupy strojów dla zawodników. To jest przy okazji również w związku z tym zmieniony załącznik dotyczący, tabela dotycząca funduszy sołeckich. Te 4296 zł jest przenoszone do strona czwarta, rozdział 926.05, to jest końcówka tej szerszej tabeli i tam jest dopisany paragraf 40.20, sprawę przed zmianą 27 300 zł plus 4296 zł z funduszu sołeckiego. W załączniku inwestycyjnym po wczorajszej, właśnie na wczorajszej komisji ustalono, że będzie dopisana wniosek 901, czyli to jest strona trzecia. Nie, to jest na stronie 5. Kanalizacja ulicy Malinowej. Dopisano do Błękitnej i do ulicy... Tak, do ulicy Błękitnej i do ulicy Błękitnej. To jest kwota 1 200 000 cała kwota. Kwota się nie zmienia, to powinniśmy się zmieścić tutaj. Dział 900 chyba, dobrze pamiętam, tak? Rozdział 901, paragraf 60-50 i to jest pierwsza pozycja na stronie trzeciej, w tabeli 2a. Strona trzecia na samej górze. Na samej górze. I to jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to jest tylko ta zmiana. Dopisanie, natomiast kwotowo nie ma żadnej zmiany. Przedsięwzięcia sołeckie, to co powiedziałam, w sołeckie dawidy bankowe jest zmiana. To jest na stronie pierwszej, zmniejszenie 903, zwiększenie 926,95 i dopisanie dwóch zadań. Na każdy po 2148 zł. I jeszcze to właściwie zostało poprawione jeszcze tego dnia, którego materiału wyjechało, ale już potem jak kierowcy je odebrali,
bo nie zostało poprawione wcześniej, w załączniku numer 2 na samej górze dla samorządu województwa mazowieckiego dokładaliśmy tam 2070 zł, a to w tych materiałach, które Państwo dostaliście, nie było uwzględnione, tylko jeszcze była stara kwota 2465 zł, macie wpisane, a tutaj jest teraz kwota 4535. No ta tabela to jest wynikowa z tabeli w sprawie zmian. I to tyle, jeśli chodzi o zmiany w uchwale budżetowej dokonane od ubiegłego czwartku. To wszystko. Dziękuję Pani Wina. Poproszę o opinię Komisji Budżetu. Komisja Budżetu, Panie Przewodniczący, pozytywnie opiniuje projekt uchwały, jak również pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek w sprawie utrzymania. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, jeżeli są pytania do Pani Skarbnik w temacie uchwały budżetowej zmian, które zostały wniesione. Proszę bardzo, wydaje mi się, te wyjaśnienia są konkretne, rzeczowe. Nie ma chyba zastrzeżeń, uwag do tych wstęp zmian, część wynikała ze zmian Rusza Sołeckiego, bo przez zebrania, które są, dają to możliwość teraz nowe odmiany tej ustawy o Ruszach Sołeckich można zmienić w roku budżetowym, chyba do końca 15 października, pamiętam, jest ten termin możliwych zmian, tak? Budżet Sołecki. Do końca, będzie 15 października. Też, żeby Państwo pamiętali, sobie, że do końca października mamy możliwości zmiany w Budżecie Sołeckim z przeznaczeniem środków na poszczególne zadania. Czyli następna sesja, ostatnia zmiana. Także, czyli rozwaga jest wskazana, to Pan Twój zauważy słusznie. Dokładnie tak. Proszę bardzo, jeżeli nie będzie pytań, to zamknę. Jest, proszę Pan Radny Ostrzyżek. Może nie kupię do tego budżetu, ale chciałbym tutaj Pani Radny pokazać, jak jest realizacja dochodów. Czyli nie ma zagrożeń w stosunku do założonego projektu. Czyli nie będą niż mocno, to takie bym mam. Jeżeli chodzi o dochody za półrocze, to Państwo dostajecie sprawozdanie. Ja jego powiem szczerze, w głowie w tej chwili nie mam. Natomiast na dzień dzisiejszy nie sprawdzałam, ale na pewno będą niższe dochody ze środków Funduszu Spójności, bo tam jeszcze będzie zmiana, ale to już nie na tej sesji, tylko jak będziemy mieli rozliczenia, będzie zmiana w czwartej fazie zarówno dochodów, jak i wydatków. To tak jak z trójką było, że zmniejszyliśmy dochody, zmniejszyliśmy wydatki. Ale tutaj i w związku z tym będziemy mieli mniejsze wydatki też. Dochody z podatku, właściwie są realizowane planowo, nawet dochody udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i wpływa całkiem możliwie. Zawsze to jest tak, że im bliżej końca roku, tym są wyższe wpływy z tego podatku, ponieważ no, wielu podatników płaca wyższe stawki podatku, jak osiągnie zagraniczne kwoty dochodów. Poza tym jeszcze no, do końca, w pierwszym półroczu, właściwie do końca lipca są dokonywane zwroty. Jeżeli urzędy skarbowe dokonują zwrotów podatku dochodowego od osób fizycznych. Także zawsze pierwszy kwartał są niższe dochody, pierwsze półrocze są niższe dochody, drugie półrocze są wyższe dochody. W ubiegłym roku wyglądało, że będzie to dużo poniżej, a potem się okazało, że to są bardzo zmniejszone kwoty w stosunku do tych szacowanych. W tym roku myślę, że będzie podobnie. Także jeżeli chodzi o podatki, no to realizację mieliśmy tak mniej więcej około 50% podatki lokalne. Różnie to jest w różnych rodzajach podatków, ale to nie powinno być różne. Jeszcze przypomniała sobie w budżecie wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na ulicy Łatwiego od Grochowskiego tam do wysokości przedszkola. Rozmawiałam z panią kierowną przewodniczącą, powiedziała, że w tym roku pewnie tego nie zrealizuje i trzeba to wpisać do planu biorący. Czy składa pan przewodniczący taki wniosek i to trzeba pisać? Znaczy na dzień dzisiejszy ja nic nie wiem na ten temat, bo końca roku jest jeszcze trochę czasu, więc myślę, że właśnie mi to powinien wpłynąć.
ma być przesunięte na rok następny. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Pan sobie skończył zadawanie pytań. Nie widzę, zamykamy dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję.